Dzięki za twoją pomoc, ale będę musiała się teraz z tobą pożegnać. Tak, teraz będę musiała uciec. Pamiętaj, nie mów nic mojej mamie ani tacie, dobra? Na razie. No... Sorry, ale będę musiał. Majko poszła. He? Kobieta do ciebie podeszła. Hej ty! Czy widziałeś moją córkę? Jest w podstawówce. Kurde, dużo córek jest w podstawówce. Kobieta wygląda na bardzo zdenerwowaną. Mężczyzna idzie za nią. Po prostu uspokój się i myśl, cholera. Uspokój się po tym, co się... Co jeżeli coś się dla niej stało? O, błagam. Jeżeli... To właśnie się dzieje, kiedy zmuszasz dziecko, żeby się non-stop uczyło. Zaczęli się kłócić. Zamknąć ryję. To jest niedorzeczne. Ty jesteś Maciek, nie? Słyszałem o tobie od Majko. O, okej, to już ma sens. Powiedziała, że... Mówiła, że... Zadawała się ze studentem liceum, zamiast praktykować swoje lekcje pianina. Słyszę o tym pierwszy raz. Co ty zrobiłeś dla naszej córki? Ja kurde nic nie zrobiłem, chroniłem ją przed byciem killerką. Zamknij się i przestań skakać do głupich konkluzji. No cóż, słuchaj, jesteśmy rodzicami, Majko. I właściwie nie widzieliśmy jej od tego ranka. Znaleźliśmy notatkę w jej pokoju, na której było napisane: uciekam, Majko. Nigdy nie zrobiła czegoś takiego wcześniej. Prawdopodobnie wasza wina. To ty niczego nie wiesz! Czemu, Majko? Mama Majko zaczęła płakać. Dobrze, kurde! Słuchaj, synu. Jeżeli masz jakieś... jestem twoim synek, tak, synem tak w ogóle. Jeżeli masz jakieś pojęcie, gdzie ona może być, błagam, powiedz nam. Może w takojaki standzie. O, ten stan z takojaki. Chodźmy szybko. Dobra, idziemy razem, z tego na to wygląda. Znaleźliśmy ją! Tutaj jesteś. Mama, tata. O, ty też przyszedłeś? No cóż, ja... Wygląda na to, że jest wstrząśnięta. Nic ci nie jest, kochanie? Czy nic ci się nie stało, co się stało? Tak, nic mi nie jest. Cóż, wow, cóż to za... relief, co to jest, kurde. Wiem, co to znaczy. Co za ulga! Jak śmiesz uciekać z domu? Nie masz pojęcia, jak się o ciebie martwiliśmy, jak się o ciebie martwiłam. Dałaś mi prawie zawał serca, młoda panno. No uspokój się, nie możesz, nie widzisz, że ona jest przerażona? Przez was też zaczęłam się martwić, jestem taka przerażona. Powiedzieliście, że będziecie się rozwodzić, a ja nie wiedziałam, co zrobić. Nie chcę, żebyście się rozwodzili przeze mnie. O, więc o to chodzi. Naprawdę nam przykro, Majko. Czemu po prostu nie pójdziemy do domu i o tym nie porozmawiamy? Nie jestem pewien, co powiedzieć. Przepraszam, że w ciebie w to wciągnęliśmy. Wiedziałam ci, żeby to był sekret. No sorry, ale nie miałam innych... tych... no... opcji. Ale dziękuję. I git! Rank 7. Bye. No, zaraz, moment, słyszę Reksia za drzwiami. Reksio? Nie, chyba mi się wydawało. Mi na mózgi pada. Puh. Sup, dude. Ach, nareszcie koniec. Chcesz dziś iść do Tartarusa? Nie? Przemyślę to. Super. Nie muszę już myśleć więcej o szkole. Siema. O, dobra jest. Chodźmy. Może znajdziesz coś fajnego. Pant, pant, pant. He? Ktoś się do ciebie zbliża. Pedofil? O, nie, to tylko Kenji. Hej, co tam? Czy to twój piesek? O, wygląda na mądrego. Niejakiego właściciel, ty chuju. A, tylko żartowałem.
Pał. Areksio nic nie znalazł. Kurde. Dziś znowu z tym. Tanaka, nie? O, nie. To się do mnie dobija? Czemu nie? Pewnie. Chcesz coś dzisiaj zrobić? No czemu nie? Zawsze będzie trochę expa do następnego levela. Ranka znaczy się. Iła to daj strip mal wakacu restaurant. Nie wierzę w... no ten. Kurde, taking days off from practice. No, że nie chcę marnować dni na niepraktykowanie, to jest bullshit. Właśnie dlatego nie mogę nikomu powiedzieć o moim kolanie. Ćwiczyłem kendo od kiedy byłem w gimnazjum i teraz po prostu wszyscy mówią mi, żebym przestał? Jeżeli tak się będzie dalej działo, po prostu prawdopodobnie zamienię się w jednego z tych dziwaków w wiadomościach. Jakich dziwaków? Wiesz, apatia syndrom. Nie, wątpię w to. A? O, fajnie. W złym humorze rozwścieczyłem go. No cóż, no trudno. Nie będę się do niego przymilał, ani do nikogo innego. Cześć, Reksiu. O, znowu. Ktoś do ciebie podchodzi. O, znowu myślałem, że to pedofil. Ła, co to za śliczny piesek. O, masz naprawdę dużo szczęścia. My nie możemy mieć żadnych zwierzaków u nas. Hell yeah. Hał. Uważaj, bo on potrafi smażyć wszystko ogniem. O, dzisiaj będą... O, dobra, zobaczymy. Lunchtime. No dobra. I? W pierwszej dziesiątce. Wszyscy na ciebie patrzą. O. Popularny? Nie jestem popularny. No dobra. Teraz będziemy z Mitsuru gadać, żeby nam dała karty z Pokemonami, jak zwykle. O, znowu? Nieważne, nie obchodzi mnie. Co? Ile patternów w kalendarzu tu jest? W sensie, że... O cholera. Kto wie? 28. Nie. Ta wiem, nieważne. 7 dni. 14. A, okej, nieważne. Nie obchodzi mnie to. Chodźmy w takim razie z nim pogadać. Tak, pewnie. On na nas się rozwścieczył. Tak. O, dobra, dalej będziemy mieć ten. Dobra, level. Co jest, trenerze? Naprawdę masz przerażający wyraz twarzy. Co ty myślisz, że ty robisz? No rzeczywiście ma przerażający wyraz twarzy. To przecież krzywa morda sensei. Po prostu trenuję, trenerze. Już wystarczy trenowania dla ciebie. Chodź ze mną do gabinetu pielęgniarskiego. Cała reszta, wracajcie do roboty. Gabinet pielęgniarski? Kazushi, czy coś się stało? Nie. Wiedziałam, on jest takim słabym kłamcą. Może, totalnie możemy widzieć, że coś jest nie tak z jego kolanem. Wiem, że masz z tym coś wspólnego, Maciek Kundel. Wybacz, ale musisz ze mną iść. Gekukan High School Nurse. Zawsze Gekudan mówiłem, teraz to Gekukan jest. Tak to jest, jak się nie umie czytać. Właśnie rozmawiałem z twoją matką na temat twojego kolana. Naprawdę jesteś bardzo nierozważny, młody człowieku. Ta papla. Ale to nie byłem ja. Chcę, żebyś po prostu przestał, zanim ci się pogorszy, okej? Proszę, muszę dalej ćwiczyć.
No ale niestety zdrowie ma się tylko jedno i trzeba je pielęgnować. Słyszałam, Kaz. Juko, Maciek też. Weź sobie trochę czasu wolnego. Praktyka może poczekać, póki nie wyzdrowiejesz do pełni. Nie, nie mam czasu! Co to za pośpiech? Nie bądź taki nierozsądny. Maciek, ty chodziłeś niedawno... zadawałeś się z Kazushim od niedawna, czyż nie? Musisz coś wiedzieć. Look away. Maciek. Czekaj, to nie ma z nim nic wspólnego. Wygląda na to, że Kazushi czuje się winny. Nie chcę, żebyś w to został wplątany, więc wszystko powiem. Kazushi próbuje cię chronić. O! Też bardzo miłe. Rank 8. Okej. Okay. Żeby po... Cóż, powiem wam prawdę, ja... Więc... Tak to właśnie jest. Muszę ćwiczyć, muszę wygrać, albo... Wiem, jak się czujesz, Kazushi, ale... To wszystko zależy ode mnie i od... Że to zależy ode mnie, jak... to, czy mój kuzyn będzie dalej chodził. Więc to dlaczego? Więc to dlatego... kilku członków drużyny weszło do gabinetu pielęgniarskiego. Mi nie przeszkadza to, jeżeli będzie w tym całym w zawodach uczestniczył. To, jeżeli to jest tylko indywidualne, jeżeli to są tylko indywidualne zawody, wtedy nie muszę się martwić o to, że przeze mnie wszyscy dostaniemy wpiernicz. Czemu wy wszyscy tu jesteście? Martwię się o Kazushiego. Ludziska. Pozwolę ci teraz trenować i zobaczymy, jak wszystko pójdzie. Jeżeli powiem ci, żebyś przestał, będziesz musiał słuchać, przepraszam. I chciałbym, żebyś dziś poszedł do domu. Twoja matka będzie zdenerwowana, jeżeli pozwolę ci zostać. Przepraszam. Przepraszam, trenerze, wszyscy, ja... Już zrobili, już wszystko skończone. Teraz wracajcie wszyscy do treningu. No. Hello. To naprawdę ciężko, nie? Egzaminy już się skończyły, czyż nie? Już jestem gotów, by pójść do Tartarusa, kiedy tylko będziecie chcieli. Obiecuję, że dam z siebie wszystko aż do ostatniej kropli krwi. Będę walczył dla niego też. Kurde. Arf. Kurde, Reksiu. Jak możesz. Dobra. Trochę też trzeba Yuko i tego i Babe trochę ogarnąć, więc zrobimy to też trochę. Ponieważ jak trzeba, to trzeba. Go to bed early, tak. No teraz czuję się dobrze. Kudan High School Classroom 2E. Dobra, całe szczęście są aktorzy. I know you've been busy lately, but you all remember to do your homework, right? Just because you're not taking a literature class next year doesn't mean you can blow off classic lit. Hey, are you listening to me? Nie. Zapomniałem, kurde, hełm. What's wrong, Fuka? You look kind of down. Huh? Talk to me. Tell me what's bothering you. Teraz nagle tak się do niej przylizujesz, co podlizujesz. About Aragaki-senpai. Oh, pretty shocking, huh? Never seen him at school, but I've seen him around town. I wonder if he really did get caught up in some kind of crime. Some things you can never get back. I know that from all the things that have happened with my parents. I've sort of been avoiding the question. But is it okay for me to go on like this? Parents, huh? I can relate. W sumie wszyscy w tej grze mają jakieś problemy z rodzicami. But you'll be okay, right? Natsuki, what are you waiting for? Come on up. Yeah, yeah. Don't you want to give your classmates a proper goodbye? Natsuki wstała. Huh? What's going on? Hello everyone.
I know it hasn't been that long, but I feel like I've made some good friends. I'll remember each and every one of you, even after I transfer. Przenosi się. Thank you. How's that? Transfer? What? That! Rikudan High School Rooftop. You're a weird one, you know? The biggest bitch in the school is leaving, and you feel sorry for her. No właśnie. You're transferring? And you didn't say anything? It's not like telling you would have changed anything. Why make us both depressed? Anyway, my dad's pretty sick. And they say it'll take some time for him to recover. We don't really have that much money, so we can't afford to stay here. Pieniądze. Jak zwykle, kurde. You know, I still think you're crazy for being friends with someone like me. But, like I said before, we're both in the same boat. My parents act like I don't even exist. I hate living at home. That's why I was so jealous when you moved into the dorm. Ale już wcześniej, kurde, wy się nad nią znęcaliście. Natsuki-chan. But, Fuka, your house is nearby and your parents are pretty normal. So why w sumie też mnie to zastanawia. Huh? Well, tego nie pamiętam. If you don't want to tell me, that's okay. But if it's something that you and your folks can work out, then do it while you have the chance. It'll be a while before my dad's in any condition for us to have a heart-to-heart. What am I doing? This isn't what I wanted to talk about. You know, Fuka, I used to think that every day was just the same. And I'm only saying this because it's you. W sumie u mnie to każdy dzień jest taki sam. But you don't get any second chances in life. To prawda. If you accept the way things are, then they'll never change. Mhm. Natsuki-chan. This is the last time I'll see this view. I won't be in school next week because I'll be packing, so guess this is goodbye. No! It's okay, everything will be alright. Czemu na przykład Fuka nie może przyjść i pomóc się spakować? Ja tak zrobiłem, kiedy Toksik wyjeżdżał. Come on, don't give me that look. Nawet kurde filmik zrobiliśmy o tym. What? Hey, I'm not helpless, you know. Changed a lot since I met you. Na to wygląda. I'm gonna try and figure out what I really want now. So, I hope you do the same. What I really want. I used to try and please everyone. I was afraid of not being liked, so I did my best to fit in. But I never really thought about what I wanted. That is so like you, Fuka. Well, I say, if they don't accept you for who you are, then screw them. Ja akceptuję Fukę. But I like you, even if you don't like yourself. Natsuki-chan. Well, better get going. Natsuki wyszła bez oglądania się. Natsuki-chan. Myself? Fuka zobaczyła na wiadomość, którą dostała na jej komórce. Natsuki-chan? Nawet jeżeli jesteśmy daleko, zawsze będziemy połączone. Zawsze możemy porozmawiać, czyż nie? Dzięki za wszystko. Tak samo jak ja z Toksikiem. Natsuki-chan. Mimo tego, że jesteśmy daleko, to zawsze mamy Facebooka, nie? Ewentualnie Fuka wzniosła jej głowę i przytaknęła. Even if we're apart, we'll still be connected. To prawda. Dzięki internecie. It all makes sense now. I've always been so worried about how others are feeling. That's why my power allows me to stay connected with them. I guess there is something I want after all. Chcesz nam pomóc, tak? It makes me happy to see everyone else happy too. So, I want us all to remain friends. The power to connect people, even when they're apart. My persona has given me this amazing gift. Czyżby? Oh my god! Persona Fuki ewoluuje! Nie wciskaj B, nie wciskaj B! I ona ewoluuje razem z nią!
Juno. Czy jakieś nowe skille dostanie za to? Wydaje mi się, że tak. There you are. Why? Did something happen? It is surprising to find you on the rooftop. Yeah, we were just wondering what you were up to. Everything's okay now. Okay? I've made up my mind. I'll do as much as I can with my power. For my sake, as well as the sake of others. W sumie to dziwne jest to, że nikt nie zauważył, jak persona Kihiko się zmieniła, chociażby i Kena. Sądzę, że z Fuko będzie tak samo. Okay. Sorry. I guess that was sort of random, wasn't it? Are you sure you're all right? Po szkole. Okej, co teraz porobimy? Chodźmy z Babe pogadać. Jest Babe! Co dzisiaj robisz? Nic takiego. Pewnie. Accept. Nawet jeżeli to będzie zmarnowane ten, to... You're having a good time. Maciek sama... Właśnie wpadłem na świetny pomysł, by pokazać mojemu wujkowi uroki Japonii. Pokażę mu kimono i zmuszę go i to dzięki temu zrozumie piękno Japonii. To dobry pomysł. Skoro się zgadzasz, Maciek-sama, niczego nie muszę się obawiać. Kimono jest japońskim skarbem. Pokażę to mojemu wujkowi i na pewno mi pozwoli zostać w Japonii. Ten design będzie maśkotką w sklepie ze słodyciami. Myślałem o tym designie, ponieważ Maciek Siama mnie tam zabrał. Wygląda na to, że Babe na ciebie liczy. O hej, super. A jak ta maskotka wygląda w ogóle? Chciałbym wiedzieć. Już nie jestem zakłopotany. Pośpieszę się i zrobię to kimono. Mam nadzieję, że podoba wam się nowy akcent dla Babe, który właśnie wymyśliłem teraz. Będę sił jak wiatr. Bardzo do niego pasuje w sumie. O hej. Siema. Reksiomaru, co tam u ciebie? Okej. Hał, hał, hał. Coś przyniósł. Szalony byk. W sumie Reksio to też taki mały szalony byczek. Tylko, że no, jak jemu płachtą się pogania przed nosem, to będzie podekscytowany i będzie chciał ją gryźć i targać. W sumie czy to płachta, czy to ręcznik? Tak, tak. Nasz znajomy. Dobra. Tym naszym znajomym teraz, wcześniej to był ten, Bunkichi, no nie? I teraz w Tartarusie killerka się znalazła. Good morning! Już prawie skończyliśmy. To czuć jakby wszystko poszło tak szybko. Tyle rzeczy się stało, ale... Jestem ucieszona, że mogłam pomóc wszystkim i z wszystkimi się zaprzyjaźnić. A co z tobą? Ja też się czuję, ja też cieszę się, że cię spotkałem. Dziękuję bardzo. Nie, no przestań się czerwienić. Nie chodziło mi o to, ale dziękuję. Nie ma za co. Babe? Nie, Yuko. Perfect timing. Pewnie. Nie mów mi, że zapomniałeś. Dobra. Zrobimy to. I? Jeszcze ktoś? O! Maciek Siama. Ci pójdziesz dzisiaj do klubu mody? Dzisiaj? Przyjdę dzisiaj. No to w takim razie nie mogę się dociekać, żeby cię zobaczyć po szkole. Nie mogę zrobić kimono bez ciebie. W sumie może z Babe chodźmy najpierw. Skoro już zaczęliśmy... Po całą akcję to najlepiej też ją skończyć. Sorry, Yuko, ale chłopskie sprawy są ważniejsze. Let's go. Sicie jest takie zabawne.
Sicie jest moim życiem. Mimo tego, że mój portfel jest lekki i mogę kupić tylko tanie materiały, będę pracował ciężko i dzięki temu zrobię najlepsze kimono i uratuję moją przyszłość. No, jak na razie wygląda na dobre, ne? Kiedy mój wujek to zobaczy, na pewno się zgodzi ze mną, że Nippon jest great. Na pewno się zgodzi. Naprawdę w to wierzę, więc będę pracował jeszcze ciężej. Dzisiaj udało mi się zrobić dużo z twoją pomocą, Maciek Samarytanin. Arigato zaimasu. No, let's go! Rank 8! Jeszcze 2! O, moja ręka jest bardzo zmęczona. Przez to pewnie, że tak ciężko pracowałem. Ale skończę to kimono, nieważne co. Yoshi, nie mogę się teraz poddać. Hej, nie znoś mi tutaj jajek od razu. Siema. Liczba zagubionych zaczęła ostatnio wzrastać. Ale został jeszcze tylko jeden cień. Kiedy go zniszczymy, wszystko się skończy. Musimy uratować to miasto. Leave it up to me! Gotcha. Po prostu spowodujmy, że wszyscy będą się uśmiechać. W sumie jak się wszyscy czujecie? Następna pełnia księżyca się zbliża. Bądźmy przygotowani. Chcę, żebyśmy wszyscy mogli zdać dobry raport dla Shinjiro. Udało mi się, dobrze mi poszło w chemii i matematyce, ale nie udało mi się zbytnio dobrze w całej reszcie. Moja koncentracja jest zarezerwowana do walki. Bip, bip. Co tam czytasz, Playboya, kurde? Fuka naprawdę się zmieniła, odkąd Natsuki odeszła ze szkoły, czyż nie? Zawsze była taka smutna. Dziewczyńskie przyjaźnie są takie dziwne. Zgadzam się z tobą. Fuka naprawdę się zmieniła. Była taka spokojna, ale teraz? Jest taka odważna. Naprawdę? Nie zauważyłem. Dobrze mi poszło na moich egzaminach. Nie to, że mnie to obchodzi. Muszę pracować nad moją siłą. Czas spędzony na zamartwianiu się swoimi stopniami powinien zostać użyty do treningu. Rexiomaru, cześć! Ziew. Jest śpiący, to chodź pogłaskam cię. Nie sądzę, że będę robił coś specjalnego, kiedy godzina mroku zniknie. Ale upewnię się, że o tym powiem mojej matce i Shinjiro. Jeżeli to się stanie. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być normalnym uczniem podstawówki. A ty czasem nie byłeś przed tym normalnym uczniem? Jak mogę ci pomóc? Co zrobię, kiedy godzina mroku zniknie? Nie wiem. Myślę, że będę więcej spać. Cóż, nie mam zbyt dużo. Nie dostaję zbyt dużo snu podczas nocy, w których idziemy do Tartarusa. Właśnie dlatego, kurde, dwa razy w miesiącu tam chodzimy. Hał. Ty też nie, Rexiochan? Ale ty śpisz cały dzień, Rexiochan! Właśnie. Nie bądź taki zarozumiały. Idziemy spać. Jeszcze z 10 dni pogram i będziemy kończyć tą sesję. O, selfie! Cześć. Tofu. Proteiny. Soybeans. Now Maciek. Na to pochodzi z soybeansów też, ale jak jest zrobione? Cholera to wie, ja nie wiem co to kurde jest. Fermentowane? Nieźle. Nicely done.
A w sumie jestem ciekaw, status. Popularny, inteligentny i odważny. Let's go. Co dziś... A! Cholera, myślałem, że z Yuko pogadamy. Jak się czujesz? Hihi. Hello. Mogłam do ciebie, z tobą się przywitać. Mówiłam sobie, żeby się nie obawiać, ale im bardziej o tym myślę, tym bardziej się boję. Mam nadzieję, że jakoś będę mogła się w tym ulepszyć. Powodzenia. A, dzięki. Dam z siebie wszystko. Tak, chyba trzeba z nią jeszcze pogadać parę razy, bo wiem, że z nią jest social link.